Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze funkcjonuje wprawdzie od 1950 roku, ale jest spadkobiercą tradycji i dorobku organizacji turystycznych działających jeszcze w XIX wieku. Naczelną ideą, jaka mu przyświeca, jest popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki wśród społeczeństwa. 42. Centralny Zlot Krajoznawców zaprowadził amatorów turystyki na teren Sosnowca i okolic. Odwiedzili oni również naszą gminę. Wśród pasjonatów znalazł się wieloletni działacz i członek honorowy PTTK Włodzimierz Łęcki. Czyli gminy krajoznawców z całej Polski. Proszę opowiedzieć parę słów o organizatorze zlotu, ponieważ jest to Centralny Zlot Krajoznawców Czako, którego... organizatorem jest PTTK. Tak, ściśle mówiąc, organizatorem jest oddział PTTK w Sosnowcu. Centralny Zlot Krajoznawców odbywa się już od ponad 40 lat, każdego roku w innym regionie kraju. Organizatorem są miejscowe oddziały, jest opracowywany wzorcowy program krajoznawczy, który prezentuje najciekawsze obiekty dla danego regionu. Tym razem terenem naszej penetracji jest Zagłębie i Górny Śląsk. Zwiedzaliśmy kopalnie, zwiedzamy zabytki, między innymi dzisiaj jesteśmy w Bobrownikach. Celem jest poznawanie kraju, wymiana doświadczeń, elementy towarzyskie, są to ludzie znający się od wielu lat, no i przyjemnie spędzamy czas, jak to się mówi, przyjemne z pożytecznym. Dzisiaj zwiedzali Państwo teren Zagłębia, również teren naszej gminy. Proszę powiedzieć, czy po tym, co zobaczyliście Państwo w innych rejonach kraju, coś szczególnie urzeka na naszym terenie? Jeśli mam być szczery, trudno powiedzieć, czy coś szczególnie urzeka. Górny Śląsk, Zagłębie jest to teren, gdzie te przekształcenia antropogeniczne, czyli powodowane przez człowieka, są szczególnie znaczące. I in gremio patrząc na to, jest to teren średnio atrakcyjny turystycznie. Natomiast jest tu kilka perełek. To, co nam się najbardziej podobało, oglądaliśmy kopalnię srebrna w Tarnogrodzkich Górach, w Zabrzu kopalnię węgla kamiennego, Nikiszowie. Jest bardzo ciekawy przykład budownictwa blokowego. Blokowe, które minęło w okresie PRL-u, ale protoplaści byli wcześniejsi, na początku XX wieku. No, oglądamy te tereny, szczególnie w Zagłębiu, bardzo ciekawa historia najnowsza. Migracja ludzi z różnych stron, stworzyła się specyficzna subkultura, może nie najwyższej rangi. To nie są tereny takie jak krakowiacy, jak górale, ale też teren mający swój charakter. Urzekła większość z nas katedra w Sosnowcu. Piękny, duży kościół, nie stary, stuletni, ale na pewno godny uwagi. Także na pewno wyniesiemy dużo różnorodnych wrażeń. I ta olbrzymia aglomeracja, gdzie się przejeżdża z jednej miejscowości do drugiej, można powiedzieć z jednego miasta do drugiego, a z drugiej strony, co nawet dzisiaj z kolegami rozmawialiśmy, dużo zieleni, dużo lasów. Przeciętnego Polakowi Śląsk, Zagłębie kojarzą się jako tereny tylko przemysłowe. A tak naprawdę nie jest. Z jednej strony jest dużo budownictwa, te przemiany antropogeniczne są duże, ale z drugiej, antropogeniczne to wyjaśnię, powodowane przez człowieka, ale z drugiej strony jest dużo lasów. Przed chwilą zwiedzaliśmy jedną z fortalicji Grupy Warownej Śląsk, też najnowsza historia, sztuka fortyfikacyjna. Także wrażeń dużo, obiektów ciekawych bardzo dużo. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę.